tytuł kursu Roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych. Moduł Materiały oraz ich właściwości stosowane do budowy instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Temat Materiały stosowane do budowy instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Kowalski. Nadzoruję położenie instalacji sanitarnej. Szefie, jakie materiały wykorzystywane są do budowy instalacji sanitarnych? W pracach budowy instalacji sanitarnych wykorzystywane są różne materiały. Materiały charakteryzują się odpowiednimi dla siebie właściwościami oraz właściwym dla siebie sposobem łączenia. Za chwilę przekażę Ci najważniejsze informacje. Tworzywa termoplastyczne charakteryzują się wieloma cechami wspólnymi. Główną ich cechą jest trwałość, określana przez wielu producentów na około 50 lat, odporność na korozję oraz osadzanie się zanieczyszczeń i kamienia. Ta cecha wynika z gładkości oraz sposobu montażu, a wpływa tym samym na inną cechę – małą szorstkość wewnętrzną, łatwość montażu, lekkość i inne. A czy materiały te posiadają jakieś wady? Tak, i warto o nich wspomnieć. Należy pamiętać o wadach materiałów, do których należy zaliczyć rozszerzalność liniową. Pod wpływem różnych czynników materiały te rozszerzają się i kurczą oraz są topliwe w niskich temperaturach. Warto, żebyś zapamiętał te informacje. Tworzywa sztuczne stosowane do budowy instalacji sanitarnych. Polibutylen PB ma właściwości zbliżone do polipropylenu i polietylenu. Co to oznacza? Przewody z PB stosowane są w sieciach gazowych, wodociągowych oraz ogrzewania podłogowego. Najczęściej stosowane są połączenia zgrzewane. A żywice? Mógłby Pan coś o nich powiedzieć? Żywice to tworzywa termo- i chemoutwardzalne. Należą do nich żywice poliuretanowe, z których produkuje się uszczelki do połączeń przewodów oraz otuliny termoizolacyjne. Natomiast z żywic poliestrowych i epoksydowych produkowane są rury, kształtki i przybory sanitarne. Zapoznajcie się z wyświetlanymi informacjami. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.